jest niewątpliwie miastem literatury. Nie tylko ze względów historycznych, bo tu powstawały pierwsze gazety, tutaj powstawały pierwsze książki, ale jest także ze względu na to, że tutaj tworzyli najwybitniejsi polscy pisarze. Tworzyli i tworzą. Kraków jest miastem literatury z wielu powodów. Ja przywołam tylko jeden. Miłośnikom literatury na całym świecie kojarzy się z największą polską literaturą, literaturą światowego formatu, że przywołam tylko nazwiska Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Stanisława Lema i Sławomira Mrożka. Kraków jest miastem ważnych nurtów w polskiej literaturze. Jak Młoda Polska, czyli polska odmiana secesji, a także nurtów awangardowych XX stulecia, takich jak formizm, czy później awangarda krakowska. W tym mieście właściwie przypada najwięcej poetów, pisarzy na metr kwadratowy. Ściągać do niego, dlatego że jest to miasto pełne uroku i tajemniczego dźwięku, poeci i pisarze z różnych stron nie tylko Europy, ale świata. Tylko tutaj można było spotkać parę literackich noblistów, tutaj żyją najwybitniejsi polscy poeci, tutaj w cudownych krakowskich wnętrzach odbywają się spotkania poetyckie pełne magii i przyjeżdżający na nie poeci z całego świata twierdzą, że takiej atmosfery, tak wspaniałej publiczności nigdzie nie spotkali. Tylko tu na spotkanie z kongijskim autorem przychodzi 250 osób. Wszyscy są zachwyceni, włącznie z nim samym, który postanawia zmienić nazwisko z Alain Mabankou na Alain Mabankouski. Kraków jest miastem literatury, ponieważ jest miastem dialogu międzykulturowego. I tutaj przybywają poeci, pisarze, prześladowani bądź nie prześladowani, bądź szczęśliwi pisarze do Krakowa po to, aby albo zamieszkać, albo przynajmniej zobaczyć i oddać się czarowi tego miasta. Kraków jest miastem literatury, bo sam jest literaturą. W tym mieście wystarczy czasem postawić komuś kolację, żeby usłyszeć fantastyczne opowiadanie. A czasem wystarczy jedna lampka wina, żeby ktoś powiedział wiersz. To miejsce, w którym na fali entuzjazmu i oddolnych działań zostały wytworzone warunki do realizowania w polu literatury zjawisk awangardowych, eksperymentalnych, niezależnych, niszowych. Kraków jest stolicą literatury. A dlaczego nią jest? Dlatego, że taką ma historię, taki ma genius loci, dlatego, że tutaj od zawsze, od początku polskiego piśmiennictwa pisano książki i książki czytano. I podobno w Krakowie czyta się najwięcej książek w Polsce. W Krakowie odbywa się bardzo dużo fascynujących literackich imprez, ale przede wszystkim z Krakowa wyruszył w świat Józef Konrad, by po latach spędzonych na morzu osiągnąć wielką sławę w literaturze angielskiej. Kraków to nie tylko miasto wielkich twórców literatury, ale przede wszystkim miasto czytelników, bo dzięki dobremu dostępowi do książek w miejskich bibliotekach publicznych mogą oni korzystać z nich dowoli. W Krakowie jest najstarsza księgarnia w Europie. Pierwsza powstała księgarnia w 1610 roku. W rynku głównym 23 istnieje do tej pory. Mówi się, że w Krakowie co drugi na rynku to poeta. Kraków był miastem literatury, to jest pewna oczywistość, ale Kraków także jest miastem literatury. Co więcej, Kraków tym miastem literatury także będzie. Jest to taka przestrzeń, jest to takie miasto, które literaturze jeszcze bardzo długo będzie pozwalało się rozwijać.
Każdy może wejść na stronę www.emultipoetry.eu, napisać tam wiersz i ten wiersz być może zostanie wyświetlony na frontonie kamienicy przy ulicy Brackiej 2 w Krakowie, tutaj tuż za mną na krakowskim rynku. I w ten sposób nie trzeba tutaj nawet przyjeżdżać, żeby po prostu zostać krakowskim poetą. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że Kraków dołączył do miast literatury UNESCO.